Cześć! Bardzo często pytacie nas, czy używamy dodatkowego oświetlenia podczas ślubu oraz wesela. Możecie być pewni, że nie użyjemy dodatkowego oświetlenia, dodatkowych mocnych lamp halogenowych podczas ślubu. Jesteśmy przeciwni temu, nagrywamy filmy, które są dokumentami, dlatego rejestrujemy przede wszystkim to, co widzimy. A jak jest z weselami? Jest wiele sal weselnych, które są bardzo ciemne, w których pary młode chcą, żeby oświetlenie było typowo dyskotekowe, dlatego wtedy przestajemy używać dodatkowego oświetlenia, dodatkowych lamp. Używamy lamp LEDowych, ustawiamy je w kątach sali weselnych, tak żeby dodatkowo jedynie doświetlały salę weselną, aby można było jeszcze lepiej zobaczyć Was tańczących i bawiących się, czy to podczas oczepin, czy podczas tańca. Dlatego nie używamy lamp, które są wysokiej mocy, są to lampy LEDowe, małe, bardzo przenośne, kompaktowe. Tak jak wspomnieliśmy w poprzednich odcinkach, mamy sprzęt, który pozwala nagrywać filmy nawet w ciemności, dlatego zarejestrowanie obrazu, który jest słabo doświetlony, nie jest dla nas żadnym problemem. Dawniej kamery mogły mieć bardzo niski zakres ISO. Czyli jest to parametr, który mówi o czułości matrycy. Dzisiejsze lustrzanki czy nowoczesne kamery mają wartość ISO, którą można ustawić nawet do 6400, a najnowsze, najbardziej zaawansowane nawet do 20000 i są to jak najbardziej używalne zakresy. Im większa wartość tego ISO, tym jaśniejszy film, jaśniejszy obrazek. Dawne kamery, których używano 10 lat temu, nie miały takich możliwości. ISO 400, ISO 800 były to wartości na dzień dzisiejszy już bardzo niskie, a wtedy 10 lat temu niesamowite i bardzo, bardzo wymagające. Dlatego podkreślamy kolejny raz, że nie używamy dodatkowego oświetlenia, które jest drażniące. Przede wszystkim, kiedy sala weselna jest oświetlona typowo dyskotekowo. Zachęcamy Was do zadawania kolejnych pytań. Bardzo chętnie odpowiemy na nie zarówno w naszych filmikach na YouTubie, na naszym fanpage'u na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.